Začínám už od 5 let, to hrám v půlce nožnej chyba 15 let. To s chlopakama začínala mi, zůstalo mi to a hrám doteraz. Potom už 7 let v Krnově, 3 roky v Lučině u Ostravy i teraz jestem tuto. Přišla jsem do Ratibořa, abych hrála nejlepší fotbal, abych střílela nejvíc gólu a abych si zahrala Ligu mistrů. To je můj největší cíl teraz, dla mě. No, jako malá dziewczynka wychodziłam z kolegami sobie pokopać. Później w wieku 6 lat zaczęłam grać w Orlikach, czyli najmłodszej grupie wiekowej, jaka wtedy była. W wieku 9 lat dowiedziałam się, że jest klub piłkarski kobiecy we Wrocławiu i od tamtej pory zaczęłam jeździć i trenować z kobietami. No, na pewno przyszłam tutaj, żeby pomóc drużynie w Lidze Mistrzów. To będzie mój kolejny turniej, także myślę, że będę mogła się przyczynić do awansu. No i jeśli chodzi o reprezentację Polski, to marzeniem jest awans do Mistrzostw Świata. Od 15 roku zaczęłam grać w żeński futbol. A od wtedy właśnie stale grałam. Vlastně od malička. Aktuálně nerobím nic. Ale pracovala jsem jako. Ale neučíš se teraz? No, ne, neučím. Neštudujem. Určitě se zlepšit, porast, ještě tuto. Nové zkušenosti nabrať. A uvidíme, co to dá, no. Určitě jít ďalej možno ještě. Ogólně gram 4 lata, s piłką to od małego. Zawsze s chłopakami się grało na dworzu. I tak jakoś. W jakim klubie zaczynałaś? Zaczynałam Wiktorii Sianów. Przede wszystkim liczymy na mocne strony, na wzmocnienia z dwóch zawodniczek na tą chwilę, Bojdowej i Pożerskiej. Natomiast no, ta dwójka młodzieżowa, no to się okaże, prawda, jak to będzie wyglądało po zgrupowaniu. No to są akurat zawodniczki, wydaje mi się, gotowe. Przede wszystkim Patrycja Pożerska, jedna z najlepszych zawodniczek w Polsce, a to, co widzieliśmy w pierwszej grze kontrolnej, kiedy była u nas na testach Bojdowa, no to potencjał jest przeogromny. Mam nadzieję, że w ciągu tego tygodnia będę więcej mógł powiedzieć na ten temat, jak to poukładamy. Przede wszystkim chodzi o to, żebyśmy teraz wkomponowali je w zespół, w sposób gry zespołu. To najbliższe dni tak pokażą. Pierwsze sparingi tak samo powinny już tutaj coś więcej nam powiedzieć na temat tego, gdzie te zawodniczki będą umiejscowione w naszym składzie. No ale środkowe to są dwie środkowe, zarówno Bojdowa, jak i Pożerska. Jeżeli chodzi o tą młodzież, to akurat są Agnieszka Herkiewicz, to jest obrońca boczny reprezentacji Polski Młodzieżowej. Zobaczymy. No. Pierwsze sparingi muszą mi dać odpowiedź na to, jaki jest ewentualny potencjał, jaka jest różnica między umiejętnościami jednych i drugich.